Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wotan i... co? Gramy dalej naszym Livonian Orderem. Pamiętajcie, że gramy do roku 1579 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czyli ogólnie 377 lat od początku naszej gry, czyli tak jak w normalnym grze, tylko tyle, że po prostu od 1202. Dobra, pamiętajcie o tym, że mamy w Unię personalną z Węgrami, tak? Wiem, powtarzam się, ale... mamy Unię personalną z Węgrami, naprawdę nie spodziewałem się tego, ale to jest tak świetne, to jest naprawdę świetne. Teraz tylko utrzymać prestiż na dobrym poziomie, plus poczekać ile? Do roku 1513. No to jeszcze trochę. I myślę, że damy radę zaanektować, przyłączyć do siebie po prostu Węgry. Dobra, ostatnio odbiliśmy od Polski Warszawę oraz nie pamiętam co to za Lęczyce chyba, tak? Ponieważ teraz nazywa się to Lęcica, no tak dziwnie po prostu. Wolałbym grać, powiem wam, polską tutaj, żeby przenieść polskie nazwy, ale mniejsze o to. Ważne jest to, że teraz muszę się ogarnąć trochę armię swoją, plus też i niedługo zaatakować Georgię, tylko tyle, że no ciężko mi będzie ją teraz zabrać, ponieważ nie mam niestety punktów administracyjnych. W ogóle po pierwsze, może przejdźmy na fokus właśnie administracyjny, sprawdźmy czy jest trzeciopoziomowy. Gościu nie jest, ale jest gościu od inflacji. I kurde, chciałem tego gościa od inflacji. Huh. Naprawdę się zastanawiam nad tym, czy by go czasem nie wziąć do siebie, ponieważ... no będę miał mniej tych punktów administracyjnych co miesiąc, ale... redukowana inflacja jest naprawdę na propsie. Naprawdę fajna. I on by z niej trochę by mi zredukował tej inflacji. I ja sobie go wezmę. Wciór z tym, że będę mieli tych punktów, ale to mi się przyda, to mi się bardzo przyda, więc też tak robimy i patrzę sobie, co tu jeszcze mogę pozmieniać. Tu widzę, że mam jeszcze jedną prowincję do nawrócenia, ale na razie nie mogę, ponieważ prawdopodobnie mam tak religious zeal, więc niestety nie ma jak. Dobra, myślę teraz nad jakąś wojną z Cumans. W ogóle mam cały czas, chciałem Cumans zaatakować, chciałem to Georgia zaatakować. Z tej strony może na zachodzie na razie nic, bo jak tutaj widzicie jest agresywna ekspansja, więc musimy wrócić teraz znowu na wschód. No ale najpierw, tak jak mówiłem, próbujmy się pobawić trochę naszymi jednostkami, ponieważ mam to naprawdę nieźle rozpieprzone wszystko. Manpower mam dużo, więc sobie w razie czego sobie go po prostu odnowimy i tyle. Dobra. Czy na Georgię mogę na drugą prowincję tak samo zrobić claima? Bo jeśli tak, to w sumie nawet to zróbmy. O właśnie, zrobimy sobie claima i lecimy, a ja w tym czasie sobie tutaj porozstawiam armię. Mam tu 7 tysięcy, tu mamy 7 tysięcy też piechoty, czyli mamy 14 piechoty, to teraz jeszcze konnicy nam trochę trzeba. A może tu jest konica? No tu jest więcej konicy, więc weźmy sobie stąd konicę. Tak z 4000. W następnej technologii militarnej, o ile pamiętam, będziemy mieć działa, więc w końcu będę mógł sobie zbudować jakieś lepiej te działa. Właśnie, widzę też, muszę sobie przypomnieć o tym, że tu mam kurde buntowników na Gotlandzie, więc muszę jak najszybciej tam dosłać nasze jakieś jednostki. Ale do tego muszę najpierw zbudować handlówkę muszę zbudować, która się jeszcze będzie budowała trochę. Jeszcze 24 statki się buduje, więc poczekaj, bo tak na razie na 40 tysięcy nie ma co wysyłać takich, nie wiem, 24 statków, to 24 tysiące ludzi, to jest jeszcze za mało, żeby tam wysłać. Oni mają jeszcze, czekajcie, nie to. Chciałbym sprawdzić, o właśnie, tutaj, no właśnie, ile jeszcze? Jeszcze 55 miesięcy, więc damy radę sobie jakoś to ogarnąć. Dobra, tutaj ta czwórka leci, tu ci się łączą. Tu jak jest, jak wygląda sytuacja? Jest 15 tysięcy do 8 tysięcy, trochę za dużo konnicy. Ta 15 może zostać, tylko że konnicy sobie weźmy tak, nie wiem, z 300 i zostawimy im 15,5. To jest takie nawet. Weźmy może do Narwy, tam w sumie, czy może do naszej stolicy. Chodźmy do stolicy. W stolicy zostawmy sobie go. Dobra. Dalej, ci sobie idą tutaj, jest 10 tysięcy, o, moja komórka coś tam się odzywa, ale na to nie zwracajcie uwagi. Co, aha, mogę jeszcze korować tutaj, tylko że muszę mieć punkty, no to jeszcze chwilę, jak tam w ogóle z kasą? Dobra, poczekajmy chwilę. Okej, teraz tak, tutaj mamy tak, coś w tym stylu, albo nawet jednego więcej, 14 i zostawimy im tak gdzieś z... zostawiamy te 5. Tu mamy 6. Chodźmy z nimi gdzieś tutaj, nie wiem, do Wilna na przykład. Tych sobie zostawimy tu, albo nawet można ich do Gdańska wysłać. Niech w Gdańsku siedzą. Czemu by nie?
jak pamiętam, jak się kiedyś o ten Gdańsk biliśmy, żeby go mieć. Jak ja się cieszyłem, że go miałem, że go dostałem, a teraz patrzcie, jacy wielcy jesteśmy. O Boże. Dobra. Tu leci ta armia. W Sandomierzu możecie sobie stać. Tak w ogóle, to czekajcie, jak tu jest Sandomierz, to ja gdzieś tu niedaleko mieszkam. Tu jest Lublin, Sandomierz, Tarnów, Nowy Sącz, Przemyśl. To ja gdzieś tak, gdzieś tak. Ciężko mi tu powiedzieć do końca. No, ale gdzieś w tym rejonie mniej więcej. Dobra. A tutaj armia jest. Się musi jeszcze troszeczkę dozbierać. A to tylko tu widzę. Muszą ci. Ta armia będzie tutaj. 6-6, więc można by tu dorobić tak gdzieś z 6-8 tysięcy ludzi. To czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. 8 tysięcy ludzi jest. I dobra, tam będzie kolejna armia. Teraz tutaj sprawdźmy, jak mamy. 16-4, możemy zostawić. Morale armii stracimy na 2 lata. No, na 2 lata tylko, to nie tak źle. Dobra. I tu mamy 14-4, też można to zostawić. Ile mamy w ogóle armii? Dokąd tak naprawdę? 114, 210. Dokupmy jeszcze jednego staka. Kupmy go gdzieś tak tutaj. Coś chociaż tak naprawdę, to my tutaj mamy adres na 0 wszędzie, więc. Jeszcze jak kurde, tylko opatrzcie. Jak tylko nazbijemy over extension, to będziemy mieć naprawdę na plusie. Więc to znaczy na plusie, czy na minusie nawet? Na minusie. Więc no, unrest jest naprawdę niezły. Musimy go po prostu podbić. Stabilność też by się zdało zbudować, ale na razie nie możemy, bo musimy czekać na te punkty, żeby skorować to, co wzięliśmy od Polski. Od Polski wzięliśmy, no trochę wzięliśmy. Dobra. Myślę. Czyżby. Nie, chyba nie. Chyba nie będziemy się bawić w... Chyba Facebooka nie włączyłem też, wiecie? Bardzo prawdopodobnie, ale mniejsza o to. Najwyżej nam coś tu będzie co chwilę pipczało, ale myślę, że dacie radę to jakoś wytrzymać z tym. Dobra, widzę, że nam się tutaj tworzy kolejna... Czekajcie, tu się stworzyła kolonia, tak? Nie, tutaj się kolonia tworzy. Tu i tu. Dobra. Skorowaliśmy, chyba że tak. Ustawił nam ten trzeciopoziomowy i nie mamy niestety trzeciopoziomowego kolejnego. Bardzo, bardzo cierpię na to, że nie mam tych trzeciopoziomowych doradców, bo ja bym bardzo chciał jakiegoś trójeczkę tutaj dostać. No ale niestety się nie da. No dobra, siedzimy tak jak mamy króla, no mamy potomka Amebę. To jest jeszcze gorszy niż tylko można. Czekajcie, wiecie co? Ja szybko wyłączę tego face'a. Bo nam tu będzie pipczało ciągle, bo kumpel chyba wczoraj narąbał i teraz sobie opowiada, co tam się działo. Potem sobie posłucham, co tam, jakie jego opowieści. A teraz czekamy tutaj 305. No to jeszcze trochę niczym skorujemy. Czy jakieś bunty wybuchną nam przez to? No coś tam Polaków wybucha, coś. O, tutaj się naprawdę chcą wybuchnąć. No to poczekamy. Zaraz na pewno to ogarniemy. Kurde, podbijmy to Georgia, ale no skorowanie tego kosztuje, patrzcie, 453. Mają tradycję, Georgian Tradition. Aha. Ale strasznie ciężko będzie ich skorować. 455, o Boże. A może ich zanektujemy? Macie wy jakieś... Wy macie claim? O Boże. Ile bym mógł oddać? Ha. Tylko tyle, że wtedy będę miał kolejną relację powyżej. Już teraz mam tylko 6 przez to. Za policję też mam jedno, ale to policji to nic nie za bardzo nie zmieni. Chyba żebym po prostu wziął ideę kolejną dyplomatyczną. To by mi zwiększyło tu relacje, ale nie. Wolę jakoś wojenną sobie tym razem wziąć. Dobra, mniejsza o to. Zbierajmy tą armię. Już prawie mamy statki zbudowane, tak żeby wysłać tam ludzi. Czy gdzieś jeszcze nie budują kogi? Tak, tutaj. Niech się jeszcze budują. Ponieważ ja trochę jeszcze więcej statków tych potrzebuję, bo no 40 tysięcy to będzie za mało, żeby wysłać tak z 20 tysięcy minimum. 50 tysięcy to ja w ogóle pieprzę. Dobra. Wy tu jesteście. No jeszcze trochę, żeby z tego... Kurde, strasznie mnie boli to, że Georgia jest aż tak kurde droga, jeszcze chodzi o skorowanie. A ty chciałabyś wasalizację? Nie, bo jest hostile.
wobec mnie. Szkoda. Ale bym mógł ją zmusić do wasalizacji. Mógłbym. Potem oddać jej od Rumu trochę korów i od Shirvan i dopiero wtedy ją anektować. To jest jakiś plan. I to jest nawet dobry pomysł. Patrzę, co jeszcze mógłbym stworzyć tak naprawdę. Kumans. Ukrainy... A nie, mogę jeszcze Ukrainy stworzyć. Mógłbym stworzyć Ukrainę, kazać tej Galicji Wołyni utworzyć Ukrainę. By były te dwie prowincje. I to takie dwie... A nie, jedna mocna. Druga słabsza. Nie, trzy. Dwie prowincje jakbym Ukrainę stworzył. Trzeba o tym pomyśleć. Naprawdę trzeba o tym pomyśleć. Dobra. Ja myślę, że tych sobie tutaj połączymy. I nawet jeśli przegram zaraz jedną bitwę z tymi... z buntownikami, to tak czy siak... najwyżej zaatakujemy jeszcze raz po prostu i tyle. Bo muszę zaraz ich zaatakować, bo inaczej mi po prostu się odłączą do Danii. Ja nie chcę Gotlandu znowu podbijać. Mam... Gotland jest mój i tyle. Nie ma gadania, że nie. Okej, claim, tarki. Co wy macie w ogóle? Kumans Tribes. O co chodzi z Kumans Tribes? Czemu oni podbijają tutaj? Co im to chcieli za to robić przez to? Czemu oni w ogóle mi Węgrów atakują? Węgrzy, macie wygrać to. Idźcie tą dwudziestką, dojdźcie tam, dojdźcie na czas. Macie wygrać to, każę wam jako wasz władca i w ogóle przewodniczący Unii personalnej z wami. Co tu się dzieje dalej? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Norwegia jest protestancka. O kurde. O kurde. No dobra, jakoś damy radę. Musimy dać radę, co nie? Jak zawsze. Mhm. Coś tam w Sandomierzu się stało, ale nie wiem co. Nie przeczytałem. W sumie powinienem czytać te eventy, nas po prostu klikać cały czas. Okej. Aha. To są moje galery, tak? I to są moje galery. W sumie, pójdźcie tutaj do, nie wiem, do Gdańska. No, w Gdańsku jest dobry port. Podpłyńcie do Gdańska. Zostańcie tam, posiedźcie sobie. Pozwiedzajcie. Co to jesteście? Wy jesteście handlówką i... Irli Karak. Karak. Karak niech sobie płynie też do Gdańska. A handlówka niech płynie na Bałtyk. Dobra, to mamy ogarnięte. Zaraz będziemy mogli też już możemy korować, zarąbiście. Więc korujemy. I... Gdzie się przemieszczacie? Kolberg. Czekajcie. Jeśli ja wam pozwolę się przemieścić tam, wy przyjdziecie tam i tam w maju, w Kolbergu. Ja wam pozwolę to zrobić. Oczywiście, że wam to pozwolę. Gdzie był Kolberg? Gdzieś tu był, co nie? Czy tu? Tu. Ja wam pozwolę się tam przedostać. Wy sobie przejdziecie. Ja was na lądzie zaatakuję. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Róbcie to. Pozwalam. Myślę, co z tą Georgią. Czy ją atakować i ją przyłączyć do siebie? Nie wiem, ale wiem, że merkantynizm na pewno się przyda. Ile my mamy tego merkantynizmu już? Bo mamy na pewno dużo. 46%. O to chodzi. O to chodzi. Aha. Inflacja nam się zmniejsza. Bardzo dobrze. No to przez to wszystko nam jest kurde droższe. Musimy tą inflację zmniejszyć, na pewno. Okej. Czy mogę jakieś budynki budować? Powiedzcie mi, proszę bardzo. Mógłbym. To jest do targu. Tak. A tu mam za zero coś fajnego. Chyba za zero, czy... albo i nie. Nie, tu jest na przykład za zero. Dobra. Doki. Wszędzie mamy zbudowane doki, baraki. Tysiąc. W Warszawie, musimy ją skorować, to pobudujemy budynki jakieś w Warszawie. Widzę, że oni w Warszawie nie budowali żadnych budynków za bardzo. A szkoda. Co byśmy mogli tu zbudować? O, patrzcie, workshop, jaki tutaj zarobek nam daje. Co wy tu produkujecie, że taki...
Workshop aż tyle kasy dorzuci. Futra, no to futra? Nie tak źle. Dobra. Okej, okay, są buntownicy u mnie w kraju. Dobra. Chodźcie. Chodźcie. I chodźcie. Zaraz im taki wpierdziel spuścimy. Taki mosiężny, taki soczysty wpierdziel po prostu. To, że mi tam po prostu Gotland oblegali. Tylko musi tam cała armia dojść. W ogóle na piątkę wejdźmy. Trzeba nie się na piątce. Podbili mi Coldberg. Ale nie martwcie się, ja sobie zaraz go odbiję. Tak samo będzie z tym Gotlandem. Dobra, wy się wbijacie. Wy się wbijacie i wy się wbijacie. Bye bye. Teraz wy idziecie do Rygi. A wy idziecie do Kurlandu. I z Kurlandu moja piękna transportowa flota. Jedna flotę płacę. 23 dukaty. Dobra. Mam dużą flotę, to trzeba płacić. Nie ma wyjścia. Czy mam generała, który ma w Siege'u? Mam. Bierzemy go. Attach to transport. Wypływaj na morze, na Gotland. I siedź tam. A wy sobie wracajcie tutaj. Okej. Okay. Wy wracajcie do Gdańska. Tutaj, tu niech wraca. Co ty w ogóle, czym ty jesteś? Irkarak, dobra. Tu mamy Kogi dwie. Kogi chciałem zaznaczyć. Kogi. Tutaj. O Boże, ale żeście flotę zrobili. I to galery. No, szykujecie flotę. A nie macie się, ja sobie zaraz zbuduję te. Ja będę was atakował, zbuduję sobie karaki i w ogóle rozjebię was po prostu i tyle. Za to, że mi ostatnio flotę rozwalili. Nawet nie wiem, w jaki sposób oni to zrobili. No, ale zrobili. Zobacz, co do mnie, że sobie siedzą. Tutaj widzę, że wszystko oblegane jest. Nie wiem, co oni będą chcieli te tribesy robić. Ale wiem jedno, Kumas upada. Kumas ma przerąbane po prostu. Jak moje kolonie? Tworzą się. Tutaj kolejna kolonia powinna się dużo szybciej utworzyć. Znaczy dużo szybciej. Już powinna się kończyć powoli. Ta. No jeszcze trochę. Znaczy kilka lat. Dobra. Korujemy to. Nie, to serio, bym tu George'ie zwasalizował. Robić to, czy nie robić to? Nie wiem, w sumie sam. No pewnie, oczywiście, że wydam kasę na military power. Okej. A Giorgio, na ciebie claim leci cały czas, tak? Tak. Shivran, claimy na was też muszę zrobić. I na Kumans. I kto by chciał ze mną Kumans atakować? Powiedzcie mi. Revolt, dobra. Bunty. W Polsce, duże. Chodźmy tym. A dasz radę? 18? Może? Najwyżej pomożemy. Czy oni nas obrazili właśnie? Czy Szwecja nas na serio obraziła? Oni na serio mnie obrazili, co nie? No, nie wiem, czy im pozwolę długo przeżyć za to. Zobaczymy. Dobra, chodźcie tu. Jeszcze Austria przyjdzie. Też w ogóle, wpierdziel. Dobra, jedna do Kurlandu. Jedna do Sandomierza, jedna do Gdańska. Okej. Zostawcie się, Gotland jest już mój. Bierzemy w takim razie naszą flotę transportową, która jest zarąbiście duża. Na tu i chodźcie do Narwy. Czy nie, może gdzieś tu jedną armię? Nie, tu mam dwie w sumie. Tu jedną tak na boku, na oboczu. A, dobra, tutaj. Po oboczu. Zresztą, Szwecjo, obrażacie nas, a potem... Co, oni obrazili? No nie wiem, claima dostałem niby na Szwecję. To chyba Szwecja pisała, co nie?
W sumie to nie wiem. Walić to. Nie obchodzi mi to. Aha. I co mi daje to, że mam za dużo tych? Aha. No dobra. Ty. Wolę jednak te militarne punkty sobie zebrać, więc nara. I ty. Nara. Sorry. Sorry panowie, ale no... Wiecie, działa. Działa, tak? Działa, są kolejne. Ja chcę działa. No co, dostaliśmy prowincję? A, Warszawa jest już naszym korem. Dobra. Czyli możemy tam budować budynki. Sprawdźmy sobie, które najbardziej się nam... W ogóle co tam jest w Warszawie wbudowane? Jest świątynia, jest trade post, jest workshop. Dobra. Powiedzcie mi, jeśli zbuduję to... 30, dobra. Jeśli zbuduję katedrę... nie za dużo to mnie nam nie pokazuje. Baraki, 1000 z kawałkiem manpowera. Trade post jest zbudowany. Tak. Czyli na razie to budujemy. Dobra. Okej. Okay. Mamy dużo armii, mamy dużo wszystkiego. Bizancjum, Mary z Bizancjum. W ogóle jakbyśmy z Bizancjum mieli to jeszcze Unię, to już w ogóle było chyba za dużo. To co, robimy wasala sobie? Mam tych dużo relacji, kurde. Ten sojusz z Portugalią jest na razie niepotrzebny za bardzo. Ale ona jest w razie czego na Anglię, jakby Anglia chciała mnie jakoś atakować czy cokolwiek. W ogóle Burgundia ostatnio prowincję Francji podbija. Dobra, chodźmy może na... Bo tak, w sumie leci odcinek, a ja mało co zrobiłem. Chociaż nie no, ustawiłem armię naszą, odbiłem Gotland, ogarnąłem bunty i myślę, że zwasalizujemy Georgię, potem oddamy jej ich claimy, które właśnie, jak widzicie, raczej kory, właśnie te. Potem, jak te kory im oddamy, to... I anektujemy. I tyle. Zrobiłem oczy tutaj taką... Taki... Nasze prowincje po prostu tutaj zatrzymają, tak żeby po prostu ich trzymać na tym lądzie, żeby nie szli w górę. Bizancjum sobie z tej strony tutaj ich trzyma, a my będziemy się dalej bawić po prostu tutaj na wschodzie w podbijanie. Ale to już dopiero w następnym odcinku. Ten trwa 22 minuty. Ostatnio było chyba dłużej, to dzisiaj może być krócej. Czemu by nie? To co, dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Na razie, pa, see ya.